Okrucieństwa i zniszczenia czasu I wojny światowej skutkowały upadkiem wiary społecznych elit w postęp i dobrodziejstwo nowych wynalazków technologicznych. Odbiło się to również na stosunku do nowoczesnych i jednocześnie elitarnych rozwiązań w architekturze. Powstanie licznych nowych państw narodowych oraz ogólna bieda, bezrobocie i wreszcie galopująca inflacja kazały skupić się na zupełnie innych zagadnieniach. Dominowała wola przywrócenia utraconych fragmentów krajobrazu kulturowego, jak to miało miejsce na przykład w przypadku Kalisza czy Gorlic. Wymagało to przy ich odbudowie stosowania form historycznych, wydawałoby się zupełnie przebrzmiałych. Jednak we wszystkich zniszczonych i ocalałych ośrodkach miejskich najpilniejszą potrzebą było zapewnienie choćby najskromniejszego dachu nad głową rzeszą bezdomnych. Warszawa borykała się z jeszcze innym problemem. Stając się na nową stolicą dużego państwa, potrzebowała ogromnych kadr urzędniczych, rekrutowanych w dwóch pozostałych dawnych zaborach, przede wszystkim w Galicji. Pracownikom państwowym i miejskim trzeba było zapewnić mieszkania, czemu służyły ustawy o ochronie lokatorów, ale również te preferujące zakładanie branżowych spółdzielni mieszkaniowych na bezpłatnie przekazywanych gruntach skarbowych. Tych było pod dostatkiem od 1916 roku, czyli od przyłączenia do miasta rozległych przedmieść, a przede wszystkim gruntów fortecznych dawnej twierdzy Warszawa. Tam właśnie rozplanowano nowe dzielnice, które w opozycji do przeludnionego Śródmieścia miały uzyskać postać zielonych miast ogrodów z niską i rozluźnioną zabudową. Pożądanym modelem osiedla była wspólnota sąsiedzka, a wzorem dla architektury staropolski dworek, nie tylko symbolizujący trwałość tradycji i repolonizujący krajobraz kulturowy państwa, ale też będący ostoją dla podstawowej komórki społecznej – rodziny. Do najwcześniejszych warszawskich osiedli mieszkaniowych w stylu dworkowym należy kolonia Zaścianek Kresowy na tzw. Żoliborzu Urzędniczym, zaprojektowana przez Aleksandra Bojemskiego i Mariana Kątkiewicza. Do naszych czasów przetrwała zabudowa tylko dwóch ulic, Wieniawskiego i Brozińskiego, ale przynajmniej w kompletnym stanie. Obie tworzą niezwykłą atmosferę małego polskiego miasteczka sprzed dwóch stuleci. Na Żoliborzu Oficerskim do najbardziej malowniczych należy ulica Śmiała, zaprojektowana nieopodal Cytadeli z licznymi załamami biegu i małymi placykami przy skrzyżowaniach. Dawne wojskowe wille, projektowane m.in. przez Romualda Świerczyńskiego i Kazimierza Tołłoczkę, nawiązują stylowo do staropolskiego klasycyzmu i baroku, a nawet gotyku. Śmiałą zamyka na północy Plac Słoneczny, który swym idealnie okrągłym kształtem nawiązuje do pierścieniowych form okolicznych carskich fortów. Romuald Gut zaprojektował placyk na podobieństwo zegara słonecznego, którego wskazówką jest rosnące pośrodku drzewo. Na Czerniakowie zostało rozplanowane typowe dla tamtych czasów miasto ogród, wszakże jedyną jego ukończoną częścią jest oficerska sadyba, zaprojektowana wokół fortecznej fosy. Wzdłuż obiegającej ją ulicy Morszyńskiej przeważają zatopione w zieleni generalskie wille. Z osiedli dworkowych na Ochocie wojenną pożogę przetrwały tylko fragmenty, a szczególnie przetrzebiona została najstarsza kolonia Staszica. Jej pozostałością jest zabudowa ulicy Filtrowej, a i przy okolicznych ulicach, na przykład Langiewicza, stoją tu i ówdzie piękne dworki pokrewnych kolonii. Rozplanowaną nieopodal kolonię Lubeckiego wyróżnia większa skala zabudowy, ale i tu, szczególnie przy ulicach Mochnackiego i Mianowskiego, zachowały się całe ciągi domów przypominających szlacheckie dwory. Z małej kolonii PKO przy ulicy Mochnackiego przetrwały jedynie dwa takie malownicze budynki. Kolonia profesorska, budowana od 1925 roku na stromym terenie w rozwidleniu ulic Górnośląskiej i Myśliwieckiej, ma wyjątkowy charakter, ponieważ poszczególne domy projektowali dla siebie i swoich kolegów architekci-wykładowcy z Politechniki Warszawskiej. Te niezwykle indywidualne, malownicze kreacje są utrzymane nie tylko w polskim stylu dworkowym, ale i w różnych odmianach historyzmu, nawiązując na przykład do renesansowych czy barokowych willi włoskich. W sąsiedztwie tych niewielkich domków wyrasta potężna bryła gmachu przypominającego XVII-wieczne warszawskie pałace z ich dziedzińcami przed nimi ujętymi skrzydłami oficyn. Gimnazjum Stefana Batorego, dzieło Tadeusza Tołwińskiego, wzniesione w 1923 roku, jest przykładem stylu narodowego w monumentalnej skali. Jeszcze większe rozmiary i wielowątkowe narodowe formy stylistyczne
wyróżniają gmach Państwowego Instytutu Geologii przy ulicy Rakowieckiej. Wieloskrzydłowy kompleks powstawał etapami od 1921 do 1936 roku na podstawie projektu Mariana Lalewicza. Elewację północną i południową wyróżniają monumentalne portyki kolumnowe, właściwe neoklasycyzmowi akademickiemu, natomiast boczne skrzydła przypominają renesansowy dwór zwieńczony grzebieniem Attyki. W wielostylowym wnętrzu wyróżnia się rozległy dziedziniec ze szklanym dachem, ukształtowany na podobieństwo renesansowych, krużgankowych dziedzińców zamków polskich z XVI wieku – Babelu, Pieskowej Skały czy Baranowa Sandomierskiego. Nad arkadowymi loggiami ciągnie się wielobarwny fryz z motywami rogów obfitości i snopków zboża, przetworzonych w nieco ludowym stylu. Marian Lalewicz, wykształcony i przez wiele lat działający w Petersburgu, wyjątkowo długo pozostawał pod wpływem monumentalnego neoklasycyzmu w jego przesadnie rygorystycznym nurcie zwanym akademickim. W Warszawie pozostawił po sobie wiele ogromnych gmachów, z których najmniej udanym, a jednocześnie najbliższym rosyjskim pierwowzorom jest budynek Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych przy ulicy Targowej. Obserwując to gmaszysko, nie trudno pojąć, jak niewielki krok w tym samym czasie dzielił architektów radzieckich od akademizmu do socrealizmu. Jednym z ostatnich wzniesionych przez Lalewicza w tej konwencji jest świetnie zachowany gmach Państwowego Banku Rolnego przy ulicy Nowogrodzkiej. Zbudowany w latach 1926-1928, w chwili ukończenia raził już anachronizmem form, ale jednocześnie zdumiewał poziomem wykończenia jako ówcześnie najdroższa budowla bankowa w Europie. Zwalistą bryłą pokrywa kamienna, grubo ciosana rustyka, a główne wejście podkreśla olbrzymi, pilastrowo-arkadowy portyk. Wspaniałość wnętrz kryje się za gigantycznymi wrotami, które pysznią się mosiężnymi okuciami z motywem snopków. Po obu stronach westybulu rozplanowano bliźniacze bankowe sale operacyjne dzielone na pasma rytmem filarowego arkadowania. Największe wrażenie czyni klatka schodowa o filarach pokrytych stiukiem i z wielkim witrażem na półpiętrze. Snopki zboża i rogi obfitości wymalowane na stropie są niemal identyczne z tymi w gmachu geologii. Malowidła, boazerie i meble ocalały również w mniejszych pomieszczeniach, takich jak sala konferencyjna. Cały, kompletnie zachowany zespół należy do najświetniejszych w Polsce z tamtej epoki. Nalegle z fascynacjami architekturą staropolską w środowisku krakowskim ukształtował się nurt odwołujący się do tradycji sztuki ludowej. Nazwany polską sztuką dekoracyjną, wpisywał się w ogólnoświatową, bardzo zróżnicowaną konstelację Art Deco. Typowymi motywami zdobniczymi tego kierunku były zgeometryzowane ornamenty i sceny figuralne, wyglądające jak wyrzezane kozikiem na sposób właściwy artystom góralskim. W budynkach przyjmowały najczęściej postać trójkątnych zaciosów, kryształków, jodełek i wężyków generalskich, wykonanych z wykorzystaniem drewna, kamienia, metalu i ceramiki. Efemerycznej, ale błyskotliwej karierze rodzimej odmiany tego stylu sprzyjał oszałamiający sukces pawilonu polskiego na wystawie światowej w Paryżu w roku 1925. To, co jednak dobrze sprawdzało się w drobnej skali, niekoniecznie pasowało do wielkich gmachów państwowych masowo podówczas wznoszonych w Warszawie. Najczęściej więc poprzestawano na wprowadzaniu elementów polskiej sztuki dekoracyjnej do wnętrz budynków, czego przykładami są gmachy Ministerstwa Oświaty przy Alei Szucha oraz Teatru Ateneum przy ulicy Jaracza. Jedyną próbę wykreowania całych gmachów w tym stylu podjął po przeprowadzce do Warszawy krakowski architekt Jan Koszczyc-Witkiewicz. W zespole gmachów Szkoły Głównej Handlowej przy ulicy Rakowieckiej udało mu się połączyć nowoczesną konstrukcję szkieletową z licznymi elementami dekoracyjnymi, które nawiązywały zarówno do architektury staropolskiej, jak i sztuki ludowej. Jako pierwszy w latach 1925-1926 powstał gmach zakładów doświadczalnych, w którym wyraźnie podkreślonej strukturze szkieletu i dużym powierzchniom przeszkleń przeciwstawiał się krużgankowy parter w manierze polskiego renesansu oraz attykowe zwieńczenie elewacji łączące cechy tego właśnie stylu z pseudoludowymi zaciosami grzebieni. Ceramiczne kompozycje w strefie fasady symbolizują gałęzie gospodarki, rolnictwo, żeglugę i przemysł,
a te na skrajach Attyki naukę i sprawiedliwość. Dekoracja wykonana metodą z graffito, czyli nacinanego kilkuwarstwowego wielobarwnego tynku, występuje również w nadprożach okien frontowego krużganka. Symbolizuje polskie miasta wojewódzkie, z których po wojnie usunięto Wilno i Lwów. Portal głównego wejścia zwraca uwagę misternie kutymi kratami, wyobrażeniem żaglowca z syrenką w roli galionu i datą. W latach 1928-1930 został zniesiony gmach uczelnianej biblioteki, podobny do poprzedniego, ale bardziej udany w proporcjach. W attykowym zwieńczeniu przyciąga wzrok ciąg ceramicznych kolorowych dekoracji, przedstawiających m.in. godło państwowe, godło szkoły oraz symbole przemysłu, rolnictwa i nauki. Sala czytelni należy do najlepszych wnętrz wykreowanych w duchu polskiej sztuki dekoracyjnej. Strzeliste kolumny o żłobionych trzonach i kryształkowych głowicach otaczają szklane kopuły świetlików. Wręcz czarodziejskie efekty świetlne zostały zniweczone podczas ostatniego remontu wskutek wymiany zielonkawego szkła katedralnego na zwykłe białe. Wojna uniemożliwiła realizację głównego gmachu uczelni, ale do projektu Koszyc-Witkiewicz powrócił w zupełnie już innej rzeczywistości politycznej, wznosząc w latach 1950-1951 przy Alei Niepodległości dosłownie pogrobowiec polskiej sztuki dekoracyjnej. Egzotyczny przybysz z odległej przeszłości pojawił się w początkowej fazie dyktatu realizmu socjalistycznego i, co może wydawać się niewiarygodne, został przez krytyków i propagandzistów okrzyknięty jako wzorcowe dzieło tego stylu. Cóż, rzeczywiście nie można było zaprzeczyć, iż zgodnie ze sztandarowym hasłem socrealizmu był narodowy w formie i socjalistyczny w treści. Już po kilku latach moda na przetworzone motywy ludowe została zredukowana do ram rzemiosła artystycznego, mebli, tkanin czy ceramiki użytkowej. W architekturze do połowy lat 30. Motywy polskiej sztuki dekoracyjnej pojawiały się sporadycznie na modernistycznych elewacjach jako elementy zdobnicze. Modelowym przykładem łączenia umiarkowanego modernizmu z akcentami polskiej Art Deco jest gmach Politechnicznego Instytutu Aerodynamiki, wzniesiony przy ulicy Nowowiejskiej na podstawie projektu Karola Jankowskiego i Franciszka Lilpopa. Śladem ludowej stylistyki są trójkątne wycięcia wieńczące otwory okienne oraz tego samego kształtu emblematy na filarach. Rozmaicie układana cegła elewacyjna umożliwiła wykreowanie boniowania parteru oraz centralnego portalu, nadając tej kondygnacji cechy nawiązujące do epoki renesansu. Szarą cegłę cementową jako okładzinę elewacyjną Jankowski i Lilpop wylansowali jeszcze przed I wojną światową. Ale dopiero w epoce II Rzeczpospolitej rozpowszechniła się ona szczególnie w gmachach przemysłowych i szkolnych, ale czasem także na fasadach domów. Umożliwiała ona plastyczne fakturowanie ścian i tworzenie geometrycznych wzorów przypominających desenie tkanin krakowskiej szkoły polskiej sztuki dekoracyjnej. W innych jednak przypadkach cementówkę układano w regularny wątek, podkreślając tym samym przynależność budynku do bezkompromisowo pojętego modernizmu. W drugiej połowie lat 20. rozpowszechniły się w Polsce idee funkcjonalizmu i konstruktywizmu, kierunków wytyczonych przez zachodnioeuropejską awangardę w odpowiedzi na wyzwania epoki, której symbolami stało się z jednej strony uprzemysłowienie budownictwa oraz szybkie środki komunikacji kołowej, morskiej i powietrznej, z drugiej zaś bazujące na lewicowych ideach dążenie do zapewnienia masom pracującym mieszkania choćby najmniejszego, ale zdrowego, dostatecznie doświetlonego i przewietrzanego. W działania Międzynarodowego Kongresu Architektury Nowoczesnej, w którym pierwsze skrzypce grał legendarny Le Corbusier, ochoczo włączyli się polscy twórcy, w tym Helena i Szymon Syrkusowie. Oni to właśnie na rodzimym gruncie przyczynili się do powstania maszyny do mieszkania, projektując powtarzalne, małe lokale rozplanowane w seryjnie budowanych blokach. W pierwszej dekadzie niepodległości wspomagana przez państwo spółdzielczość mieszkaniowa tkwiła w okowach tradycyjnej architektury dworkowej i akademickiej. Dotyczyło to również warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej, której pierwszą żoliborską kolonię wykreowano w kosztownych i nieefektywnych formach historyzmu. Do przełomu przyczynił się wielki kryzys ekonomiczny, który wymusił daleko idące oszczędności i uproszczenie architektury. Zadaniu temu sprostali Barbara i Stanisław Brukalscy,
którzy wykreowali pierwszą w Warszawie kolonię mieszkaniową utrzymaną w formach funkcjonalizmu. Pierwsze funkcjonalistyczne kolonie WSM, składające się z luźno rozrzuconych bloków, rzeczywiście były projektowane tak oszczędnie, iż na pierwszy rzut oka raziły monotonią. Tak jednak było w widokach od strony ulic, gdzie elewacje o powtarzalnych segmentach miały być oglądane w iście filmowych skrótach z wnętrz pędzących pojazdów. Na zapleczu wszakże elewacje urozmaicano galeriami i wieżami klatek schodowych, a odstępy między domami wypełniano ogólnodostępnymi terenami zielonymi. Z czasem, już po kryzysie, bloki zaczęły zyskiwać bardziej urozmaicone bryły, a także oszczędnie stosowane dekoracje z klinkierowej cegły. Pod egidą państwa powstało Towarzystwo Osiedli Robotniczych, którego statutowym zadaniem była budowla osiedli robotniczych z tanimi mieszkaniami na terenie całego kraju. Spośród kilku kolonii warszawskich najbardziej zasłynęła ta pierwsza, zbudowana na kole przy ulicy Obozowej w 1936 roku. 10 niskich bloków ustawiono awangardowo szczytami do ulicy, ocieplając widokowo surowe bryły pasmami okładzin z pomarańczowej cegły licowej. Wszystkie bloki przebito bramami połączonymi wewnętrzną pieszą uliczką, służącą tylko zorganizowanej regulaminem wspólnocie mieszkańców. Względna taniość i funkcjonalny rozkład wnętrz charakteryzowały również miejskie budynki szkół powszechnych. Seryjnie budowane w latach 30. w miejsce niedostatecznie licznych, przesadnie pałacowych, a więc kosztownych gmachów z poprzedniej dekady. Wiele z nich wznoszono w najbardziej zaniedbanych okolicach, w których szerzyła się bieda i analfabetyzm. Niemal wszystkie z powodzeniem służą do dziś, jak na przykład budynek przy ulicy Różanej na Mokotowie. Funkcjonalizm nie służył jedynie mało zamożnym warstwom społeczeństwa. W tej samej konwencji budowano również kolonie domów szeregowych na Żoliborzu Dziennikarskim, których mieszkańcami byli przedstawiciele wolnych zawodów. Świetnie zachowane przykłady możemy zobaczyć na ulicach Tucholskiej i Dziennikarskiej. Od frontu wyglądają trochę jak bunkry, ale ich najlepiej nasłonecznione elewacje otwierają się na ogrody wielkimi oknami balkonowymi. Przez pewien czas skrajnie purystyczny funkcjonalizm uwiódł wyobraźnię inwestorów najbardziej zamożnych, choć wpierw przykład musieli dać sami architekci, wznosząc dla siebie awangardowe wille, a dopiero potem przekonując do tak niesłychanej ekstrawagancji nieufnych klientów. Prototypem takich luksusowych maszyn do mieszkania stał się dom rodziny Lachertów przy ulicy Katowickiej, zaprojektowany przez przebojowy duet Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcy. Willa przypominała kanciasty okręt z górnym pokładem i trapem, ale spełniała w ten sposób słynne 5 zasad architektury Le Corbusiera. Wymagały one oderwania bryły od ziemi i wsparcia jej na słupach, wolnego planu, a więc bez konstrukcyjnych ścian działowych, wolnej fasady, czyli takiej, która była konwencją rozplanowania wnętrza, oraz wstęgowych okien i tarasu dachowego. Kanon Le Corbusiera nie bardzo przystawał do naszych warunków klimatycznych. A co gorsza, architekci eksperymentowali z nowymi materiałami budowlanymi na bazie odpadów drewnianych i betonu. W rezultacie lśniące bielą funkcjonalistyczne wille urozmaiciły wielostylową panoramę nowej luksusowej dzielnicy – Saskiej Kępy. Ale najbardziej niezwykła z nich, wzniesiona przez Lacherta i Szanajcem dla rodziny Schillerów przy Wale Miezyszyńskim, została przed niewielu laty zburzona przy okazji poszerzania jezdni. Do najlepszych dzieł w tej kategorii zachowanych do dziś należy willa Łebkowskich przy ulicy Francuskiej, dzieło Luciana Korngolda i Piotra Lumińskiego. Od frontu nieefektowna, od strony ogrodu zachwyca tarasem połączonym ze spiralnymi betonowymi schodami oraz wkomponowaniem w sylwetkę domu starego drzewa. Na Żoliborzu wyróżnia się wspaniale utrzymana willa wzniesiona dla siebie przez małżeństwo Brukalskich przy ulicy Niegolewskiego. Rodzina architektów mieszka tam do dziś, co tłumaczy znakomity stan zachowania. Surowa tektonika poprzesuwanych brył oraz tarasy dachowe zespolone z masztem przepysznie kontrastują z salonem winorośli. Poszukiwania nowoczesnych środków wyrazu w architekturze nie oznaczały końca dla neoklasycystycznego akademizmu, ale zmusiły reprezentantów tzw. szkoły warszawskiej do podjęcia dialogu między tradycjonalizmem a wyzwaniami współczesności. Rezultatem mariażu stał się styl, który dziś nazywany jest różnie. Klasycyzującym modernizmem, zmodernizowanym klasycyzmem, nowym monumentalizmem albo wertykalizmem. Ostatnie miano odnosi się do przewagi pionowych elementów w elewacjach, co wynikało z logiki rytmicznego rozstawu filarów żelbetowego szkieletu konstrukcyjnego. W unowocześnionej wersji klasycyzmu zaproponowano daleko posunięte uproszczenie rysunku elewacji. Przykładowo, wielkie kolumnady lub pilastry zostały zastąpione smukłymi filarami.
Typowy dla akademizmu monumentalizm został w ten sposób utrzymany, a jednocześnie wzmocniony masywnymi okładzinami, w których po raz pierwszy w dziejach miasta na masową skalę zastosowano kamień oraz barwne płytki klinkierowe. Te same materiały wraz z marmurami, alabastrem, chromowanym metalem i szkłem zagościły we wnętrzach państwowych gmachów reprezentacyjnych. W historii sztuki PRL starannie unikano skojarzeń nowego monumentalizmu z architekturą faszystowskich Włoch, którą nasi twórcy byli wręcz zafascynowani. W przekształcanych na masową skalę włoskich miastach powstawały wielkie założenia zdominowane przez gmachy utrzymane w formach zmodernizowanego klasycyzmu czy renesansu. To, co Włochom wychodziło zazwyczaj z naturalnym wdziękiem, u nas dawało różne rezultaty. Czasem naznaczone brutalnością przeciężkich brył, a przez to niebezpiecznie kojarzące się z architekturą hitlerowskich Niemiec. W historii sztuki epoki PRL starannie unikano skojarzeń nowego monumentalizmu z architekturą faszystowskich Włoch, którą nasi twórcy byli wręcz zafascynowani. W przekształcanych na masową skalę miastach włoskich powstawały wielkie założenia, zdominowane przez gmachy utrzymane w formach zmodernizowanego klasycyzmu czy renesansu. To, co Włochom wychodziło z naturalnym wdziękiem, u nas dawało różne rezultaty. Czasem naznaczone brutalnością przeciężkich brył i przez to niebezpiecznie kojarzące się z architekturą hitlerowskich Niemiec. Nie można się więc dziwić, że podczas okupacji Niemcom wyjątkowo przypadł do gustu gmach Ministerstwa Oświaty w Alei Szucha, który z właściwą sobie bezceremonialnością przekształcili w gestapowską katownię. Gmach powstał w latach 1925-1930, zaprojektowany przez Zdzisława Mączeńskiego i wyróżniał się ogromnym portykiem filarowym, za którym krył się czołowy z aż 6 wewnętrznych dziedzińców. Nowy monumentalizm lansowany przed wojną przez polskie władze, śniące o mocarstwowej potędze, w naturalny sposób tworzył oprawę rzeczywistej omnipotencji hitlerowskich Niemiec. Paradoksalnie to właśnie niechcianym lokatorom budynków zawdzięczamy przetrwanie kompleksu wystroju i umeblowania wnętrz. Najwyraźniej uroda polskiej sztuki dekoracyjnej okazała się silniejsza od podziałów narodowo-ideologicznych. Jako twórca monumentalnych gmachów państwowych zasłynął Rudolf Świerczyński, autor Banku Gospodarstwa Krajowego w Alejach Jerozolimskich, który został ukończony w 1935 roku. Masywną brymę z uskokowo cofniętymi górnymi kondygnacjami złagodziły klasycyzujące filarowe podziały oraz wysunięty ryzalit z podcieniem paradnego wejścia. Architekt oblicował elewację andezytem czorsztyńskim, kamieniem, który uchodził za mało przydatny do tego rodzaju zadań. Przez długie dziesięciolecia krytykowano ten materiał za brzydki ciemnoszary odcień, ale całkiem niedawno odczyszczony z brudu kamień okazał się całkiem urodziwy w swym gołębim odcieniu. Zgodnie z duchem epoki, wnętrza uzyskały luksusowy wystrój dzięki zastosowaniu marmuru, alabastru i chromowanego metalu. W gmachu Ministerstwa Komunikacji przy ulicy Chałubińskiego Świerczyński również podkreślił wertykalne podziały wprowadzeniem rytmu wąskich filarów w podwyższonej sekcji środkowej, ale zamiast kamienia zastosował okładzinę klinkierową. Z czasem ciemny brąz płytek jeszcze bardziej ściemniał, toteż fasada sprawia wrażenie nieco ponurej. Ogromna skala i pewna osłość właściwa gmachom muzealnym charakteryzuje rozległy zespół zabudowań Muzeum Narodowego i Muzeum Wojska Polskiego. Powstał on w dwóch etapach w latach 1926-28 i w 1938 roku na podstawie projektu Tadeusza Tołwińskiego i Antoniego Dygata. Potężnym filarowym podziałom towarzyszy piaskowcowa okładzina oraz stosunkowo nieliczne okna. Toteż gmach wygląda cokolwiek za bardzo masywnie i tylko gęsty rytm filarów dodaje mu nieco lekkości. Filarowa artykulacja dobrze sprawdziła się w gmachach o ponadprzeciętnej wysokości, a więc przede wszystkim w amerykańskich wieżowcach. Warszawskim odpowiednikiem tych drapaczych mur stał się Prudential, jeden z najwyższych budynków ówczesnej Europy, zaprojektowany przez Marcina Weinfelda i ukończony w 1934 roku. Mimo zaledwie 66 metrów wysokości, wystrzelił wysoko ponad panoramę przedwojennej Warszawy, stając się symbolem jej dynamicznego rozwoju i nowoczesności. Tak jak w nowych amerykańskich skyscrapers, szkielet wieżowca wykonano ze stali w technologii spawania. Jego projektantem był Stefan Bryła. Konstrukcja okazała się tak mocna, iż podczas powstania warszawskiego wytrzymała uderzenie najcięższego pocisku zastosowanego podczas wojny. Gmach przeszedł do historii także dzięki umieszczeniu na jego dachu w roku 1938
masztu eksperymentalnej telewizji. Odbudowany po wojnie w szacie socrealizmu, został ostatnimi laty przywrócony do pierwotnego stanu. Wieżowiec był nie tylko siedzibą Towarzystwa Ubezpieczeniowego, ale również komfortowym apartamentowcem. O luksusowych kamienicach opowiemy jednak w ostatnim odcinku naszego cyklu.